pierwsze jest ono niezalecane przez wielbiciela Szarka, ponieważ mimo wszystko języki funkcyjne średnio współgrają z programowaniem obiektowym. Chociażby dlatego, że te funkcje inaczej myślą o parametrach trochę na przykład. I możemy mieć problem z tworzeniem takich częściowych zastosowań funkcji. No dobra, tutaj widzimy na tablicy w tej chwili, jak się tworzy ogólnie jakikolwiek typ. Mamy słowo kluczowe type, nazwa, potem mamy jakieś argumenty i wnętrze. Jest to ładnie napisane tak tą strukturą deklaracyjną, ale niewiele co nam mówi. Więc przejdziemy od razu do przykładów. Dobra. Więc tak, po pierwsze tutaj w Sharpie możemy tworzyć typy na podstawie innych typów. To jest fajne bardzo. Więc możemy stworzyć klasę, która będzie jednocześnie rekordem i będzie miała różne dodatkowe własności. W tym wypadku, ponieważ jest to rekord, musimy użyć słowa with, żeby oznaczyć, że mam jakieś ciało dalej tej klasy. Następnie mamy deklarację naszego tutaj, naszej metody w tej klasie. Jest to metoda z obiektu, czyli musimy ją napisać, to jest override. No i tutaj wywołujemy toString, tak? Znaczy deklarujemy toString. Zauważymy, że jest x.toString, co oznacza, że jest to metoda instancji i ten x może być dowolnym innym słowem, natomiast musi być on tym samym słowem w całej definicji klasy. Tak? Czyli jak jest x, tak samo tu mamy x first name, x last name, x age. No i deklaracja funkcji jest dość prosta. Ok, no i jak tego używamy? Deklarujemy tak samo, że to jest rekord i następnie możemy się odwołać do jego już zmienionej funkcji. Czyli rekordy są obiektami w takim razie, tak? Tak. Ale czy jakbyśmy używali w funkcjach tych rekordów, no to one by były przekazywane przez referencje i co, można by zmienić ten rekord? Nie, ten obiekt? Rekord jest niezmieniany. Domyślnie. Tak? Możemy utworzyć nowy rekord, który jest jego kopią i wtedy przez tą składnię record with nowe cechy, tak? Możemy to go zmienić. Natomiast rekord sam w sobie jest niezmienialny, chyba że mu powiemy, że to ma być mutable. To wtedy dopiero będzie zmieniany. A bez tego jest niezmienialny. Ale tak jak najbardziej jest on rekordy są definicją klasy i mogą i jak tak bardziej się przyjrzymy temu wszystkiemu, to tak w rzeczywistości funkcje we Sharpie też są klasami. Więc mamy to jak najbardziej wskazywanie przez referencję. Co faktem jest, że może być odrobinę bardziej kosztowne pamięciowo, natomiast przy szybkim komputerze nie ma znaczenia. Pewnie jesteś z wcięciem. Nie, jestem w FS. Ty jesteś w FS. No. Pewnie dlatego. Mam. Dobra. I kolejny tutaj przykład. To jest lekkie rozszerzenie tego, co jest powyżej. Z tym, że mamy już więcej tutaj cech. Więc po pierwsze musieliśmy zrobić wcięcie po width, żeby było ich więcej. Tak może być tylko jeden, jak jest w jednej linii. A następnie każdy tutaj definiujemy za pomocą słowa kluczowego member. Tam jest on pominięte, ponieważ jest ten override. Natomiast tutaj, kiedy deklarujemy coś nowego, to musi być słowo member. I potem mamy this bądź x, kropka, nazwa funkcji, tudzież własności, jeśli nie ma nawiasów. I jeśli jest to własność, to mamy with get,
Tu na świetle tego byłoby jeszcze end, set, coś innego. Czym set przyjmuje jeden argument. Jest dosyć proste. No ja bym chciał, że jest to krótsze niż w C-Sharpie. No i tak, jak widzimy też, deklarowanie metod jest proste. Dobra, dalej. Tutaj już mamy, bo to wcześniej były rozszerzenia do klas rekordowych. Natomiast tu już mamy klasę. I jak patrzymy sobie po jej nazwie, to w nawiasie mamy listę parametrów, które nam tworzą od razu domyślny konstruktor o takiej sygnaturze. I jednocześnie tworzą nam, znaczy dają nam dostęp do tych tutaj wartości w ciele naszej klasy. Bo tutaj też można robić wiele rzeczy, o czym za chwilę. Natomiast ta prosta tutaj klasa deklaruje trzy własności, z których każda jest tylko do odczytu i zwraca wartość przekazaną nam w momencie. To jest nawias? To customer name? Tak, to jest nawias. Unmatched nawias. Nie działa. Musisz, jeśli jesteś w pliku FS, musisz to umieścić w namespace wszystko. To może sens. Dobra. Mieścił się, dobra. Tu mamy trochę już większy przykład, który pokazuje, jak tworzymy pola prywatne w naszej klasie. Więc mamy znów, że konstruktor, który przyjmuje jedną wartość, seed. Na podstawie tej linijki let private value na się seed plus 1 pokazujemy, że seed będzie intem. I następnie tworzymy jeszcze sobie zmienną multiple value. Tworzymy funkcję private add to seed, tworzymy własność, a raczej metodę, bo mam parametr, tworzymy metodę add to seed, która wywołuje tą prywatną funkcję, oraz tworzymy metodę set mutable value, która zmienia nam tą zmienną prywatną. Czyli widzimy tą różnicę między naszym światem obiektowym i tym światem funkcyjnym, który jest tutaj sprywatyzowany. Jak się na tym zastanowimy, to faktycznie nie musimy mieć prywatnych własności na przykład. Tak? Bo po co? Możemy je zrobić funkcyjne. Wszystko. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jesteś jeszcze, czego nie widzicie? Jeśli chodzi o klarowność tego? Dobra, nie będzie pytanie. Czyli są publiczne, tak? Tak. Domyślnie są publiczne, przy tym też potem będzie jeszcze przykład. Można też private mamy. Można, tak. Okej, i teraz mamy jakby konstruktor, który tworzony jest domyślnie, tak? Mamy tutaj ten nasz parametr seed, ale możemy chcieć coś z nim zrobić dalej w tym konstruktorze. Więc w momencie, kiedy zaczyna się nam tutaj ciało klasy i zanim dojdziemy do jakichkolwiek własności bądź metod publicznych, tak? Czy prywatnych, nie zależy, tych, które mają słowo klucz member, to mamy część na deklarację i na rzeczy, które będziemy używali do prawa do tutaj. Czyli mamy takie imperatywne ścieżki, powiedzmy tak, polecenia, które wykonujemy w tym konstruktorze. Czyli najpierw tworzymy sobie prywatną stałą, potem wykonujemy printfn hello world w trakcie tworzenia nowego obiektu, następnie tworzymy prywatną funkcję, która wyświetli taki napis i potem ją wykonujemy.
Tak, nie, to wywołamy sobie. Niczego sobie. Tam, czyli nie ma klas, tylko że tylko taki dziwny obiekt, który się właśnie tak tworzy. I teraz wykonamy sobie to. To nam się wyświetliło Hello World i the private value is now 43. Nie. Jednocześnie możemy zauważyć, że ten zrzucony obiekt jest takiego typu, ponieważ kiedy robimy to w środowisku interaktywnym, to na bieżąco dokłada kolejne klasy do swojej tam przestrzeni własnej i daje im nowe numery. Tak w ogóle to przydałoby mi się wyczyścić tą konsolę, żeby była nowa. Okej. Dobra. Tak, czyli za pomocą słówka do możemy kazać mu coś zrobić w konstruktorze. Ok, teraz jeszcze jeden przykład, jeśli chodzi o metody. Tak, żeby jeszcze raz pokazać. Mamy metody po prostu metody. Taka WIN metodę i taka, która nie ma parametrów. Przy czym zauważmy, tutaj wszystkie te metody są publiczne. Tak, mam member i zaczynamy się od this, żeby pokazać, że jest to właśnie instancyjna metoda. Ponieważ jeśli byłaby statyczna, to tego wyzwy nie było. I tutaj pokazujemy, że możemy użyć metod, znaczy możemy użyć funkcji wszelkowych z wewnątrz metod, tak? Przypuszczmy tutaj, że czyli tutaj ten nasz sum, tak? Tak de facto to jest ten własność, która równa się funkcji, ale będzie się ona zachowała jako funkcja, tak? Ponieważ możemy ją wywoływać z parametrami. W sumie nie jestem pewien, jak to wygląda wtedy w C-Sharpie, jak się do tego odwołamy. Bo normalnie to, prawda, jeśli byłoby to faktycznie ta metoda z prawdziwego zdarzenia, to miałaby tutaj argumenty i odwołałaby się tej funkcji z argumentami. To możemy spróbować sprawdzić, jak to będzie wyglądało. To może być tutaj pole, które ma typ func, coś tam. No właśnie nie. Ponieważ wszelkowe funkcje to nie są funki. Jak spojrzymy na to po skompilowaniu, to sobie zrobimy za chwilę może, to te funkcje są klasami, które dziedziczą po F-sharp function, no i te mają odpowiednie ciało. No i tutaj jest pokazane, że możemy tworzyć metody, które będą rekurencyjne. I nie trzeba używać słówka rec, bo właśnie z tego, co zrozumiałem, to jednak metody nie mają znaczenia, jeśli chodzi o kolejność. Czyli możemy wykonywać je w dowolnej kolejności i używać ich tak, wewnątrz, bez konieczności integracji wcześniejszej, tak jak jest to mimo wszystko z funkcjami prywatnymi. A to tylko jeden konstruktor? Nie, można mieć też więcej i zaraz do tego dojdziemy też. W sumie tak podkreśla wszystkie te metody tak samo. Dobra. I kolejna rzecz, że możemy też powiedzieć dokładnie, jaki ma być typ, jaki ma być dokładnie typ zwracania. Tak, bo tam było to wszystko implicite, a tutaj
metoda, która przyjmuje xint, która zwraca int. Jeśli byśmy to zmienili na float, no to on się zacznie burzyć tutaj. Bo type float doesn't match type int. I co na końcu musimy zrobić, czyli to jest pipe na float. Tak. To też, żeby pokazać, że to cały czas zachowuje w ten sam sposób, że wymaga tej poprawności, tej zgodności typów. Dobra, idąc dalej do własności z powrotem, trochę mi tam się przemieszało. Tak mamy tworzenie własności niemutowalnej, która jest de facto stała. Potem kolejny przykład, mamy własność zmienną, zmienną mamy prywatną, a potem mamy własność, która ma zdefiniowany get i set, który odpowiednio zwraca i modyfikuje tą zmienną. Czyli standardowo tak, jakbyśmy chcieli napisać w C-Sharpie, to mielibyśmy tutaj, to jest int, to mielibyśmy int my pop, tak? Nie. Tak, prywatna i potem mielibyśmy public int my prop get return my prop i set my prop na się value. To by było to samo, nie? Czyli let jest internal, tak? Znaczy, okej, to by było prawie to samo. Bo tutaj trzeba rozróżnić to, że... a chyba, żeby było to samo, w sumie nie jestem pewien. Czy tutaj tworzymy zmienną w kontekście takim funkcyjnym, czy będzie to po prostu prywatne pole? To by trzeba zrozumieć. Trzeba by było to zdekompilować i przekonać się. Może dulet możemy zrobić, czy nie? Jeszcze raz? A może dulet możemy zrobić? Dulet? Nie. Dobra. I trzecia. Tu już jest pełny przykład. Tu się nie mieści. Więc po kolei. Jeszcze raz. Wszystko o własnościach, tak? Mamy zmienną, mamy funkcję, mamy tą własność, która jest stała i zwraca nam tą którą dostajemy w konstruktorze, wartość, znaczy. Potem mamy własność, która zwraca nam wartość funkcji aplikowanej do tej wartości. Tak, czyli przy każdym odwołaniu do tej własności będzie wywołane to. Potem mamy już tak w pełni zrobioną własność z modyfikacją zmiennej. Tutaj mamy samo, tylko że możemy dać jeszcze modyfikator dostępu do naszych funkcji, tych get lub set. I w ten sposób ograniczyć tutaj odpowiednio dostęp. I tutaj mamy automatyczne własności, które tutaj ta jest stała, a ta jest zmienna. No. I to głównie tyle, jeśli chodzi o własności. Co to było wal jeszcze raz? Wal. Okej, okay. Tutaj ja nie jestem pewny, prawdę powiedziawszy, czy to val jest wymienne z deklaracją przez this. Ogólnie val oznacza jakąś wartość i oznacza, że to się używa, jakby to powiedzieć. Hmm.
nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak do, kiedy się dokładnie tego używa. Na pewno przy jakichś sygnaturach. Natomiast możemy zrobić szybki typ, w którym porównamy sobie posiadanie dwóch własności automatycznych. Jedną będzie przez val, drugą będzie przez this i zobaczmy, jak to będzie. Jeden with get i set. A następnie będziemy mieli number this val 2. Set. I tu widzimy, że mu się to nie podoba. Ok, a jak to usuniemy i odpalimy? Dobra, nie podoba mu się. Czyli widzimy, że jeśli mamy automatyczną własność, to musi być to val, ponieważ to też nam pokazuje od razu, że mamy pewną wartość przypisaną do tego. Ponieważ we sharpie nie ma nula, znaczy no jest, ale powiedzmy, że go nie ma. No musi być tak, żeby był kompatybilny z resztą .NET-u. Jest specjalny obiekt, znaczy specjalny typ, tutaj jest system nul. Tak. W każdym razie, dlatego, żeby zabezpieczyć się jak najbardziej, to musimy nadać tą pierwotną wartość naszego pola. I pewnie stąd to użycie var. No dobra. A bez vala też mogą być automatyczne. Czy nie? Jeszcze raz? To ci się wymieniło, nie? Tak, on ma jakiś problem w tym miejscu, no, ponieważ on oczekuje na deklarację get i set. Tutaj nie oczekuje na deklarację, a tutaj oczekuje, dlatego ma problem. No dobra. Teraz kolejna rzecz. Konstruktory. Mamy słówko new, potem parametry i w ten sposób się tutaj wywołujemy. Tak? Czyli możemy powiedzieć w ten sposób, że te parametry, które są tutaj, są parametry konieczne. Natomiast wszystkie inne konstruktory będą w jakiś sposób inicjowały ten nasz obiekt tak, z mniejszą bądź większą ilością parametrów, ale też muszą przejść przez ten element tutaj, widzimy, chyba że nie muszą. Spróbujmy dopisać jeszcze kolejny konstruktor, który przyjmie nam param 1, param 2. I param 3. No czemu nie? I następnie wywołamy coś innego. Wywołamy na przykład tylko fen new constructor. I on jest podkreślony. Tak. Expression was expected to have type multiple constructors. Czyli musimy jakby zwrócić, tak, ten nasz nowy obiekt tego typu, jak, no, który definiujemy, bo inaczej nie zadziała. Ok, jeśli mamy jakieś statyczne pola, tak, to mamy statyczną funkcję. Przepraszam, statyczną, stałą, czyli też pole takiego typu system random i mamy statyczne polecenie inicjalizujące i publiczną metodę, która będzie wykonywać się na next. Ok, czyli tutaj widzimy, że ten statyczny konstruktor no to jest właśnie to static do w tym miejscu. Tak, tak. Normalnie w konstrukcji mielibyśmy po prostu do, tak, tutaj mamy static do i on się wykona przed podejściem do tej klasy. Przy pierwszej próbie wywołania jej w którymkolwiek miejscu. Tak. No i też możemy mieć takich instrukcji kilka.
Dobra. Odnośnie własna tego trybu dostępu. Tak, mamy tutaj publiczną własność, prywatną i internal. To jest chyba jasne, tak? Wiecie, na czym polegają te akcesoria, znaczy te tryby dostępu? Dobra, też proszę. Znaczy, ale no, na pewno to było inaczej, tak? Tam była Java i... Okej, okay. Internal oznacza wewnątrz namespace. Znaczy, wewnątrz assembly, tak, dokładnie. I może być też jeszcze protected internal, który to jeszcze bardziej modyfikuje. A w sumie, właśnie, czekaj, tutaj można zrobić module protected. Tak, czyli innymi słowy, na ten moment nie można tworzyć tego typu dziedziczenia w F-Sharpie, co jest ciekawe. Tak, bo to znaczy, że internal jest wewnątrz assembly, to właśnie pamiętam, co to dokładnie znaczy, co to będzie w tej samej assembly. Znaczy, w momencie, kiedy tworzysz exe bądź DLL, plik, to jest assembly. Czyli w momencie, kiedy odpalę kompilator, i skompiluje szereg plików źródłowych, to jego output to jest ten assembly. Tak. Co jest trochę inne niż w Java masz paczki, bo tam paczki są w pewien sposób przejrzyste. Tak? Możesz dodawać nowe rzeczy do paczek, po prostu przekopiując tam klasę do pewnego folderu. Natomiast tutaj assembly jest zamkniętą całością. No tak, gdybym używał DLL, to nie tak. Miałbym dostępu do tych internet, które były w tej DLL. Dokładnie. No, no i to jest tyle. Przy czym też jest możliwość zrobienia, jeśli wpiszemy, znaczy użyjemy odpowiedniego atrybutu do naszego assembly, który będzie miał tam odpowiednią nazwę innego assembly, jest taki atrybut, który się trzyma tam friendly, coś tam nazwę, internal friendly chyba, to wtedy to drugie assembly o tej konkretnej nazwie ma dostęp do tych internal własności w tym assembly. Internal survivable to? O to chodzi? Jeszcze raz? Internal survivable. Visible, tak, o to. Czyli jednak nie ma friend. Dobra. Okej. Ty myślisz, że... Wiem, dlaczego friend. Tak, tak. Okej, to teraz jeśli chcemy stworzyć interfejs, to w ten sam sposób będziemy tworzyli tak, nasz typ. Face. Tylko że tutaj nasze membery będą. Będą one abstrakcyjne. Powiem sobie abstract member. Nie wiem, czy miał być this, ale powiedzmy, że nie. T będzie funkcja. I co? Ok. I podkreśla, ponieważ ktoś oczekiwał. A jak zrobimy val T, to mu się to nie podoba. I jeszcze spróbujemy tylko this T. Dobra, czas się odwołać do informacji, ponieważ nie zdążyłem przekupiać wszystkiego, co tam trzeba. Okej, dobra, czyli inaczej. Czyli mamy T, a następnie definiujemy nasz interfejs właśnie, czyli tej funkcji, tak? Czyli będzie funkcja na przykład, która bierze int i przekazuje go w unit. OK. I teraz tak stworzony interfejs chcemy zaimplementować.
type. I teraz tutaj musimy również się wejść do tego interfejsu przez taką konstrukcję interface. iInterface. I następnie with with może być w samej stronie, nie ma znaczenia. Powinno zadziałać jeszcze. Zaraz zobaczymy. With member this t od a, które robi nic. Dobra. I on się burzy, ponieważ... Czyli wcięcia. Dobra. Tak, czyli w tym momencie stworzyliśmy właśnie tutaj tą metodę, zaimplementowaliśmy ten interfejs. No, żeby to było coś więcej, to powiedzmy, że to będzie zwracało inta też i wtedy tu musimy zwracać na przykład a plus 1. Tak. No dobra. Czyli w miarę prosty sposób deklarujemy tutaj abstrakcyjne funkcje wewnątrz interfejsu. Potem chcemy na przykład stworzyć abstrakcyjną klasę. No to na przykład stworzymy sobie tutaj prywatne pole A na 10. Tylko potrzebujemy jeszcze domyślny konstruktor. Dobra, a następnie powiemy sobie, że mamy abstrakcyjną metodę P, która będzie zwracała inta. Czyli musi być inta, czy? O tak. I teraz on się burzy, ponieważ nie ma implementacji. I okej, musiałem o czymś zapomnieć w tym razie. Spróbujemy dodać mu jeszcze type abstract. Nie? Nie. Dobra, miałem tutaj gdzieś indziej otwarte, jak to wyglądało. A, okej. Okay. Czyli potrzebujemy dodać mu tutaj atrybut abstract class i wtedy on, kompilator dojrzy do tego, że jest to klasa abstrakcyjna. I pozwoli nam ją zaimplementować. I teraz jeśli chcemy zaimplementować implementation z wielkiej też, który ma konstruktor, to tutaj powiemy inherit abstract class, a następnie musimy zadeklarować to P, tak? Tutaj nam pokazuje, że brakuje mu tej implementacji funkcji abstrakcyjnej. Więc mówimy member this p, który przyjmuje nic i zwraca, powiedzmy, a, do którego nie mamy dostępu, ponieważ jest ono w tej klasie, a powiedzmy, że zwraca 1. Tu rzucujemy na int, żeby było to jak najbardziej wiarygodne. I co mi się nie podoba? A, dobra, okej, okay, czy też widzimy, że to musi być implicite. To musi być ten abstract class. Tak? Nie? Nie? Dobra, chwila, zaraz do tego dojdziemy. OK.
Okej, okay, prawdopodobnie musi być override. Okej. Okay. Rzućmy to jeszcze w FSI, żeby zobaczyć, czy nam się kompiluje. I wygląda to, że się kompiluje. Okej. Okay. No tak. Czyli tak jak widzimy, mamy klasę abstrakcyjną, mamy interfejs, mamy ich odpowiednie implementacje i dziedziczenie. Dobra, to teraz będzie czas pójść o krok dalej i skompilować coś do assembly jakiegoś, tak? Czyli teraz utworzymy sobie nowy plik. No i pójdziemy standardowym przykładem albo nawet nie, no dobra, zrobimy sobie coś prostego typu ten person. I tutaj zobaczymy, jak to wygląda z kompilacją rekordu i tak dalej, tylko najpierw musimy oczywiście dołożyć mu namespace. Tak, się nazwiemy. Stworzymy sobie first name, w sumie mogę to przekopiować. Tak, zrobimy sobie na przykład to. Ok. Mamy coś takiego. I tutaj potem jeszcze druga deklaracja. To będzie na przykład powiedzmy obiekt, już żeby iść totalnie szybko, i on będzie miał let x na się 1, do tego będzie miał member this p with get na się 1 and sety zna się już bez setu. Trwam? Są potrzebne, ale jeśli robię to w jednej jedynce, to nie. Nie, a przy type na przykład. Zobaczymy. Podkreśla ci? Nie, tylko pisze. Zaczęło, bo w sumie mi na przykład moduł jeszcze wrzuciło. Dobra, to szybko to zapiszemy sobie op fs. Dobra. I teraz skorzystam tutaj z cudów tego i mamy... Nie skompilujemy stąd, ale od czego jest konsola? Bash F-sharp C op fs. I tu musimy dodać mu opcję, żeby to zrobił jako DLL-kę. TDLL. Nie? Dobra. Help. O. Target. Library, to chcemy. Okej. Dobra. I teraz, jak sobie tutaj zobaczymy, mamy tą DLL-kę, jak za nie chcemy, możemy ją usunąć. Dobra. A następnie otworzę monodevelop. Tutaj szybko czysto przebrnąć. Dziś też
Teraz dodamy jemu referencję. Teraz możemy tutaj popatrzeć sobie, powinniśmy być w stanie otworzyć ten Assembly Browser i w nim zobaczyć wszystko, co mamy tutaj w tym naszym skompilowanym tutaj programie. Ponieważ nie wiem, co jest nie tak w takim razie z. A, super. Z tym. Z tym assembly. Teraz zobaczymy do środka niego, jak to wygląda. No niestety, kurczę, może jest jakiś extension. Jest oczywiście. Żeby nam pokolorowało to ładnie. Zawsze mogę liczyć na ten program. Dobra. Więc teraz jak popatrzymy, to mamy klasę Person, która dziedziczy po System Object, implementuje iQuadBu. Implementuje iStructural, iQuadBu, iComparable. Czyli jak widzimy, to całkiem fajnie, ponieważ dostajemy dużo dodatkowego kodu, który musielibyśmy ręcznie wygenerować, a tak dostajemy go za darmo przez kompilator F-Sharpa. Dobra, to mamy konstruktory, to nie jest ważne. Mamy nasze własności, które są ukryte tak jako property, ale ogólnie wygląda to w porządku, więc nie wiem, czemu go nie widzisz, szczerze powiedziawszy. Spróbujmy go użyć. A nie, przepraszam Boże, przynajmniej na to spojrzałem. Ja chciałem zobaczyć na to. Na razie nie jestem w stanie go zobaczyć. Chwileczkę, więc zrobimy using grupa.net. O tak. Ok. To musi gdzieś tu pojawić, ale nie wiem. Ok, dobra. I teraz w naszym mainie powinniśmy być w stanie odwołać się do obiektów stąd. No, dokładniej my utworzyliśmy person i obiekt. Czyli zrobimy sobie odna się new obiekt. I to z jakiegoś powodu nie działa. Spróbujmy to. Nie no, chwilę, ale. Jak popatrzymy tutaj, to mamy publiczną
klasę Person wewnętrzny namespace wypadotny. Mieliśmy jeszcze drugą klasę poniżej. Ok, tutaj obiekt. I powinniśmy być w stanie wywołać. Czyli działa w ten sposób. Teraz spójrzmy. O, wyczuło go w końcu. Czy mamy tutaj publiczny konstruktor oraz. Tak, musimy kliknąć. O, mamy publiczny konstruktor oraz naszą własność P. To masz go get. A tutaj mamy person wraz z jego wszystkimi tutaj elementami, tak? Mamy internalowe zmienne. Do tego mamy tylko własności, które mają get. Do tego własność full name, którą dodaliśmy. Oraz konstruktor. Oraz metody i wszystkie te metody, które stworzył nam kompilator. Dobra, czyli możemy się tego odwoływać w tym momencie, tak? Akurat obiekt jest nieciekawy, ale jeśli zrobimy new person, nie wiem czemu on go nie widzisz. A, dobra, już widzę. Zapomniałem się linka. Dobra. I tutaj teraz wpiszemy mu, tak, Jan. Walski, dostajemy IntelliSense od razu. Wiek 60. Mono Develop. To jest taki odpowiednik Visual Studio pod Linuxem. No więc tutaj możemy spróbować to wyprintować. Console Write Line. O. Zobaczymy, co dostajemy. Zapiszmy to i odpalmy. Przepraszam, to miał być int. Okay. Dobra, no, w ten sposób nam to pokazuje. To też zauważmy, że we wszalpie, jeśli byśmy to wykonali w FSI i tworzyli sobie właśnie, znaczy tak, gdybyśmy użyli console write line, to też byłby taki sam efekt. Natomiast kiedy użyjemy printfn z %a, czyli takie ogólne pokazanie obiektu, następnie przekazali mu ten nasz obiekt, tak, czyli first name, nazywa się Jan, potem last name się Kowalski i age 60. I teraz on nam to ładnie wyświetli jako ten obiekt, ponieważ po skompilowaniu to zawiera informacje na temat tego, jak to wyświetlać w odpowiedni sposób przez ten %a. A jeśli podamy mu jakikolwiek dowolny typ, to wyświetli go wszystkie rzeczy, jakie tylko o nim wie. Czyli tutaj weźmiemy sobie getType, który jest dosyć duży. Okej, chwila. Trzeba wziąć nawiasy. Ale nie, to pewnie jeszcze tak on chce. Okej. Okay. Pewnie? A nie, przepraszam, chyba źle mówię, o Jezu, nie. Nie, to napisałem, że to jest ringa.
Nie o tym chodziło. Bo to jest właśnie to uzyskaliśmy przez to string. Natomiast jeśli zrobimy takie coś przez wartość, to teraz FSI nam powie wszystko, co wie o tym obiekcie. Tak, wszystkie jego własności i tak dalej. Czyli analogicznie, jeśli odpalimy taką wartość tylko na tym naszym obiekcie. No dobra, to pokazuje tylko to co zadeklarował jako ten rekord. Ale myślałem, że pokaże nam też jego inne tutaj własności. No dobra, nie wiem jak to wygląda, jeśli chodzi o flagi tam właśnie po kompilacji, tak? Jak to określa, co i jak ma być. No ale też widzimy, że możemy korzystać z tych naszych klas F-sharpowych wewnątrz przez C-sharp, tak? Przez to, że to wszystko jest generowane do CIL-u. I mamy nieskończone możliwości, tak? Jednocześnie to się działa w drugą stronę. Jeśli tutaj coś stworzymy, tak? Czyli powiedzmy, że utworzymy sobie nowy plik i tu będzie w C-sharpie. Zrobimy sobie taki system. Building space, tworzymy sobie public class C. Ta będzie miała tylko jedną metodę, chociażby public int A, które zwraca 6. Wypiszemy sobie jako OOPCS. Następnie skompilujemy. Same opcje. Okay, target kind. Okay, czyli mieliśmy to samo tylko bez jednej kreski. Okay, dobra. Teraz w F-Sharpie, kiedy będziemy robili to w projekcie, to zaraz pokażemy, a jeśli będziemy to robili tutaj w tym miejscu, tak, nie ma znaczenia w tym pliku czy coś, ale jest taka dyrektywa R, która pozwala utworzyć referencję do innego assembly. Tutaj mówimy tak, home DLL, który w tym momencie jest już tą DLL-ką zmianą w pliku CS. OK. I teraz możemy się do niej odwołać, tak? Czyli robimy, możemy utworzyć tą klasę C, która potrzebuje oczywiście konstruktora. I potem możemy się do niej odwołać do tej metody A. Czy mu się to nie podoba? I wstajemy tą naszą wartość, tak? A jeśli byśmy chcieli się do tego odwołać w pliku FS, tak? Po skompilowaniu, znaczy przez kompilację, czyli na przykład tutaj byśmy sobie tworzyli jeszcze dodatkową funkcję entry point let main GV równa się i tutaj użyjemy tego, tak? Czyli będzie print, zrobimy tak, print procent D new C.a
momencie, kiedy to kompilujemy, to moduł to jest statyczna klasa po prostu. No i nasza funkcja main też musi być statyczna i dostępna. Chwileczkę. Dobra, zapiszmy to, nie przejmujmy się, otwórzmy powłokę i teraz zrobimy fsharp c oop fs i musimy mu zrobić reference oop dll, jeśli się nie mylę. Przepraszam, bo oczywiście musimy zrzucić 0 jeszcze na końcu, bo to jest funkcja main. Tak, dobra. Dobra, i działa. I teraz jak odpalimy sobie exe przez mono. Moja referencja nie zadziałała, bo tutaj nie zrobiłem żadnego namespace'u, nie zrobiłem. Popatrzmy jeszcze raz na fsharp help grep reference. Fsharp C, przepraszam. Ok, czyli dobrze mówiłem, reference gpk file. Teraz już jest za mało czasu, żeby restartować, spać w studiu i tak dalej. Natomiast... tak, chyba tak zrobię. Dobra. Czy macie jakieś pytania odnośnie programowania obiektowego tutaj? On jest od razu dane dlatego, że jest jakiś przekombinowany, czy jest? Znaczy no... chodzi o to, że na przykład mamy różnicę między... jak zadeklarujemy sobie metodę tak w sposób taki, ja się odkryję, a różnice kiedy mamy coś takiego. Bo teraz to drugie to już jest, ma inny parametr, tak? Tutaj mamy dwa parametry, tu mamy jeden tylko i jest to kropka. Elementowa. No i teraz nam po skompilowaniu da dwa różne elementy zupełnie. My się moglibyśmy nawet nazwać tak samo. O. I w tym momencie, kiedy wywołujemy, to też będziemy musieli odpowiednio to opakować. No tak, bo jak go wywołamy od jednego parametru. No właśnie. No i kolejna rzecz, że jak właśnie używamy tych funkcji z innymi funkcjami, tak, jeśli mamy właśnie, chociaż tu, mamy sobie jako tuple, to wtedy nie możemy użyć tego w częściowej aplikacji, tak? Czyli innymi słowy, jak to odpalę.
właśnie, jeśli on to rzuca jako błąd i wykrywa, ale jeśli mu powiemy, żeby się tym nie martwił, bo nie to chciałem pokazać. Ostatnio myszka lata nie tak jak chce. Dobra, okej. Okay. Czyli teraz mamy LED, a zna się obiekt. A to jest kolejna rzecz, ale nie musimy używać słówka new. I teraz możemy zrobić, tak jak mamy częściowe użycie, możemy zrobić LED V1 równa się A.V. od jednego parametru tylko, tak? Czyli na to od 1. I teraz V1 jest funkcją. Dobra, wracając do tego, to musimy zdefiniować, jakie są typy, bo on zaszaleje. I teraz możemy opalić V1 z innym parametrem, tak? I to jest funkcja teraz. Natomiast kiedy mamy tą drugą opcję, to już nie jesteśmy zrobić w tej chwili V2 równa się AV2 od tylko jednego elementu, tak? Ponieważ V2 przyjmuje całą kropkę. No jak już podamy obie rzeczy, w tym momencie V2 jest wartością stałą, a nie funkcją. No tak, ale czy można w kontekście obiektu mówić, że funkcja go odważna, przecież dla skoratek. Zwykłe funkcje definiowane, żeby przyjmowały kratki, tak? Tak. Dlaczego pokazujesz taki przykład? Widziałem taki w internecie. A tak szczerze? Nie, bo mówiliśmy chyba o tym, dlaczego na nich. Tak, a jak my to skompilujemy sobie. Spójrzmy tak. W najprostszy przykład. Jeśli ja to skompiluję teraz. To muszę skompilować do Stargetem. Ale przecież to jest... A, nie zapisało się. I teraz to zdekompiluję do ilu? Świeży. Dobra. Teraz zobaczymy, że nasz obiekt, jak tutaj patrzymy na to, co, jakie ma tutaj funkcje, tak? To zauważmy, że obie funkcje są w ten sam sposób de facto zdefiniowane. Czyli niezależnie, czy będzie krotka, czy będzie kilka parametrów, po kompilacji są to, te trzy metody są jednakowe, tak? De facto. W sensie, no, nie użyłem się tylko imieniem w tym momencie. Dlatego nam kompilator tego bronił. Tak jak wywołałem wcześniej tutaj. To tutaj.
nie możemy mieć dwóch funkcji o tej samej nazwie, z których jedna ma argumenty w postaci tupla, drugie nie, ponieważ przy kompilacji to będzie błędne. Hmm. Czy nie rzutuje na tapę takiego? No nie. Czyli jeśli skąd mam sobie funkcję sharpową, to robi się moje tapla, nie wiem, to wtedy z sharp odwołujemy się do funkcji do argumentowej? Tak. Przy czym, co jeśli będziemy zwracali tupla? To jestem ciekawy tego. Berdys O3 tu nic nie przyjmuje i zwraca kropkę 1, 2, 3. Ok, i teraz to chcemy skompilować. Wygenerować. I teraz jak patrzymy sobie na V3, to zobaczymy, że wtedy on już zwraca system tuple. A na wejściu rzutuje. Tak. No bo to ma więcej sensu, żeby przyjmować tak w parametrach poszczególne wartości niż cały tuple. Ostatnio jak się patrzy na tą składnię tutaj tak definiującą na parametry metody, no to mimo wszystko one wyglądają podobnie jak to by było w metodzie w C-Sharpie. Stąd może jest ta idea, żeby nie było tej pomyłek. Tak, że ktoś chciał, żeby to były po prostu parametry, a wyszły mu tuple. No dobra. To tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy jest sens tutaj robić jakichś konkretnych zadań na programowanie obiektowe, no bo trochę się mija z celem. Więc pytanie do Was. Co chcemy zrobić za tydzień? Czy może nie wiem. Macie jakieś propozycje? No ale. Ma jeszcze ani słowa co nie wymóc. Aplikację graficzną czy nie, aplikację konsolową? Można na dobrze. No to znów, że to jest tak, żeby main i. Nie, że było, no bo no, to, że ona się działa tak, że masz entry point, no. I tam startuje, to wiadomo. No coś więcej. Coś więcej. No ale musi być jakiś pomysł, tak? Co to będzie robiło? No bo wiesz, no, zrobić aplikację, no, możemy zrobić cokolwiek, chociażby odwołać się do tego, co robiliśmy tydzień temu, tak? Po prostu to można wszystko obrobić w aplikację, natomiast... Ale da się robić jakąś niekonsolową No tak. Masz tak jakby dotnetu, tak? Możesz zrobić aplikację okienkową, jak chcesz. Tylko będzie trochę ciężej, no bo jest wszystko sobie kto. Ale da się. No jak będzie próbowali. A czy też na przykład, żeby napisać jakąś aplikację VC i żeby w tym kodlikanie był F-Sharp zamiast C-Sharpa? Jeszcze raz komu? VCI? MVC. A, MVC. No. Tak. Teoretycznie jak najbardziej. Tylko prawda jest taka, że jak generujesz sobie nowy projekt MVC, to masz sporo kodu. I teraz musiałbyś to w skoręcie napisać. Ale poza tym jak najbardziej. Tak, no raczej nie ma takiego template'u. Jeszcze damy blog, bo tam ktoś na jakimś blogu wrzucał. No i na przykład tutaj ktoś pisał, tak? Jak to połączyć? No i jakaś pierwsza lekcja, patrzmy. No właśnie, tutaj... Tak. Do niego musisz tą masę kodu mieć. Dobra,
Tak ci płacicie. Tak, stworzenie nawet skryptu, nie? Który będzie tworzyć aplikację okienkową, gdzie ręcznie tworzymy mu nowe okno, wpisujemy mu w tytuł hello, say hello, tak? No i odpowiednio odpalamy tą naszą aplikację z tego, co jest w Presentation Core DLL, czyli tej bibliotece WPF-owej. Tak więc da się wszystko robić tak, jak byśmy to chcieli, przy czym no, większość narzędzi stworzonych dla C-Sharpa stąd może być lekko trudniej. Open działa tak jak using w C-Sharpie? Tak. Tak samo? Niedokładnie. No właśnie ciekawy jestem, czy on... Open ma trochę więcej możliwości, ponieważ Open wysypuje ci wszystko, co masz w tym, co otwierasz. Jeśli otwierasz na przykład moduł, czyli klasę statyczną, to masz dostęp bezpośredni do wszystkich jej elementów bez konieczności odwoływania się do ich nazwy, tak? Czyli załóżmy, że mamy system konsol, nie? Możemy sobie tutaj wziąć open system konsol. Działać. Widziałem jak działało. Na pewno możemy otworzyć system. Okej, okay, może on mu brakuje, żeby to jednak był moduł konkretnie. Tak, ale jeśli zrobimy sobie open list na przykład, który jest wiadomo, że jest modułem, czym tak mówię, no moduł to jest klasa statyczna po prostu. Przy czym możliwe, że ma jeszcze jakiś tam element sygnatury właśnie dodatkowej, co odpowiednio to blokuje. Dobra, okej. Okay. Akurat ten moduł nam to nie pozwala, ale jak... jakie mam jeszcze moduły? Math. Tylko math, nie wiem czy math jest. Potrzebujemy mieć pełną ścieżkę do modułu i otworzył mi ten moduł math i teraz jeśli bym wiedział co w nim jest, to mogę używać bezpośrednio, bez odwołania się do math, tak? Czyli powiedzmy, że jeśli jest tam pi funkcja, jak tutaj takiej nie ma, powiedzmy, że jest stała pi z dużych. Nie ma, dobra. Sin, cos. Jest cos, ale małej, tak? Nie, duża pierwsza, no metoda, nie? Ale nie, ja to nie mam, to nie jest metoda, to jest inny moduł. Zobacz, to jest math, nie? Czekaj. To jest Microsoft. F-sharp. Math. I on go nie widzi. Albo cokolwiek innego, nie wiem. Nie możliwe, żeby to usunęli tak nagle. Chyba
chyba, że po prostu nie ma tego na Newspace już więcej, chyba zresztą tutaj jest dostępnego. No nic nie jest. Dobra, co mogłem powiedzieć? Przydałby się lepszy IntelliSense w tym, ale cóż. Wiesz, w rządzie też mało sensu. Tak? Tak. No czyli jak widać nie ma jeszcze dobrego narzędzia. A, no nie wiem, no to powinno być jakoś jasne. No bo mat jest w systemie po prostu. A, dobra. W studiu to jest po prostu system math. No ale to jest system math, tak? To no. Jest co innego. No a ty chcesz co? Microsoft F-Sharp math. Ale sam Microsoft F-Sharp powinien coś zawierać. I tam jest collections, control, code, data, linku, native. Okej. A no dobra, to może takiej nie ma wtedy. Nie ma. A FSI nie wyrabia w takim razie. Dobra, czyli... Ale wtedy nie mogę tworzyć tego system math, nie? No. No właśnie. No dobra, w każdym razie, będzie kiedyś robił to przez referencję w projekcie, to nie trzeba, znaczy to wtedy inaczej wygląda. Może otwierać, może tylko na space? Może, ale na pewno moduły można też otwierać, własne. No dobra. A propos za tydzień, to tak. Może byśmy, nie wiem czy to ma sens, ja bym z chęcią jakoś potestował wydajność programu we F-Sharpie. Czy może nie chodzi tu o opisanie rozwiązania zadania z potyczek algorytmicznych, bo nie wiem, może być ciężko we F-Sharpie, w sensie no łatwiej się chce, po prostu się pisze, ale może są jakieś rzeczy, na które trzeba uważać, że na przykład straci się na szybkości, jak się będzie mutowanej kolekcji używać zamiast niemutowanej. Nie wiem, tak strzelam, są ślepe strzały, ale być może jeszcze jest taka sprawa, jeśli chodzi o wydajność, to jest coś takiego jak array ma coś takiego jak paralel. Mhm. I może byśmy coś wydajnego napisali z tym użyciem. Nie wiem, jakie są do zrównoważenia obliczeń typowe zadania. Ale może byśmy rozwiązali jakieś właśnie zadanko i sprawdzili wydajność z użyciem tego. Dobra. Nie wiem, co można zrobić za pomocą sudoku, rozwiązać czy coś. No. Mhm. Okej. Okay. Takie luźne sugestie. Okej, okay, to w takim razie będzie wydajność we F-Sharpie. No, tak. I popatrzymy też właśnie na... No dobra, popatrzymy. Ja coś poczytam. Na pewno ktoś tego opisał. F-Sharp. Dobra, poczytam o tym i zobaczymy.